Witam na kanale. Dzisiaj druga część z Bricomarché. Co Wam nie pokazałam w poprzednim, a wspomniałam o storczykach, także dzisiaj uzupełnię. Właśnie Wam pokazuję storczyki. To są storczyki dwupędowe. I te storczyki dwupędowe są z Bricopo 48,99. Są też takie małe storczyki. I te małe są po 22,99. Zaraz Wam go pokażę, jak on wygląda. To jest taki mały. Tutaj jest, no dosyć wybór jest, ale drogie te storczyki. 48. Jeszcze z roślin zielonych Sansevierie pokazywałam Wam ostatnio, ale widzę, że jest nowa dostawa. Bardzo ładne są takie. Także doniczki. Też widzę, że są nowe Calathé. Ta jest taka duża. Zaraz Wam pokażę, jak ona się prezentuje. I ona, ta Calathé, kosztuje 52,99. O, tak ona wygląda, ta większa. I jest jeszcze mniejsza. Ta jest za 41,99. Co tu jeszcze? Różne są rośliny zielone. Po 30 zł. Spójrzcie na tą roślinkę. Nolina. Cena za tą nolinę pewnie gdzieś tu na doniczce jest napisane. $53,99. Skrzydło kwiaty są drogie, to widzę. Zobaczcie to, 36 zł. Pokazałam Wam kwiaty doniczkowe, ale kusząca jest tutaj też oferta różnych kwiatów. Słonecznik ogrodowy, bazylia, rozmaryn, aksamitka jest. Ceny, zobaczcie, jak wyglądają. Według kodu podanego do góry, firma Eden. Groszek pachnący, maciejka, nasturcja, werbena, aster alpejski, groszek szerokolistny. Chciałam pelargonię, ale widzę, że tutaj nie ma. Łubin, orlik, gomfrena, smagalniczka, nasturcja, malwa, malwa czarna, kobea pnąca, cynia. Aster peniowy, aster igiełkowy, aksamitka wąskolistna, rumianek, lawenda, szczaw kupiłam do ogrodu. Może jak zacznie się wiosna i zacznę pracę w ogrodzie, to Wam pokażę też coś z ogródka. Szczypiorek, lubczyk, aksamitka pełna, aksamitka wzniesiona, aster peoniowy. O, dynia ozdobna, kosmos, mieszanka roślinna, kwiat cięty, nemezja, szałwia błyszcząca, wilec,
Posolska, zwykła, szparagowa. Fryletka. Niezapominajka. Orlik. Goździk brodaty. Zatrwiam wrębny. Tytoń narcyzowy. Rącznik, mieszanka roślin na rabatę w płócieniu. Zobaczcie, nawet jak macie ogród w płócieniu, to jest taka specjalna tutaj mieszanka. Lobelia z Wisła. O, tą byśmy może wzięli na balkon. Fasola ozdobna, aster peoniowy, aster karłowy. To już było. Aksamitka pełna, tylko że są inne kolory. Tutaj wyżej mieliśmy żółty, a tutaj jest pomarańczowy. Szpinak. Mięta meksykańska. W ogrodzie nam się mięta tak rozrosła, że ho ho. Aster karłowaty, celozja pierzasta, godecja. Nagietek lekarski też jest taki, że... A to jest bardzo fajne. Rezeda wonna. O, ubiorek ladaszkowy. Nazwy to są naprawdę... Zatrwian wrębny, goździk brodaty, smagalniczka skalna, goździk kropkowany, złocień różowy, mieszanka na tarasy i balkony, jednoroczne rośliny. Oczywiście wszystkie rośliny wpisane jest, czy jest wieloletnia, czy jest jednoroczna, ale w większości tych kwiatów to są jednoroczne. Goździk ogrodowy. Tu jest inny. Haber cesarski, aster peoniowy, aster igiełkowy. Aksamitka pełna. Ale też są takie rośliny tutaj jadalne, kwiaty jadalne, mieszanka kwiatów jadalnych. Haber buławatek, nagietek lekarski. Asturcja niska, stokrotka pospolita. Także zobaczcie, no wybór jest bardzo duży. W zależności kto, jakim dysponuje miejscem, czy skrzynkami na balkonie, czy ogrodem. No jest multum, naprawdę jest dużo różnych tutaj różności. Ostróżka trwała przy południu. Ale niestety nie znaleźliśmy pelargonii. A chciałam pelargonię. A pelargonii tutaj widzę, że nie mają w asortymencie. No zobaczcie, no jest naprawdę w czym wybierać od koloru do wyboru w zależności. Tu jest. Tu jest inna firma, Legutko. Ceny się prezentują tak. I też od wyboru do koloru. Maciejka pięknie pachnie w ogrodzie zawsze. Czy w skrzynkach, no tak samo. Zobaczcie, no multum. Multum, multum tych kwiatów. Ja wam dzisiaj tylko pokażę kwiaty. Ale no jest naprawdę bardzo duży wybór. No i ceny też różne. Zobaczymy, pójdę może jeszcze do innego sklepu. Wam w kolejnym filmie pokażę, jak się prezentuje cena nasion kwiatów gdzieś indziej. Jeszcze nie wiem gdzie. To będzie niespodzianka. Ja dziękuję za dotychczasowe oglądanie, za subskrypcję. Tak jak mówię, będę się starała, żeby każdy kolejny film był lepszy. No i dziękuję bardzo. Pozdrawiam. A propos kwiatów, Brico Marché w ofercie ma też kwiaty, cebulki kwiatów. W zależności no oczywiście, kto kupuje, to wie, że na opakowaniu napisana jest
ile sztuk w opakowaniu, która grupa cenowa. I oczywiście trzeba uważać, żeby cebulki nie były wyschnięte. Irys, frezja, dalia, śliczna ta dalia czerwona. Dalia balkonowa. To jest taka wielka. Frezja pełna. Iksia. Frezja galtonia. Też śliczna. To taka frezja pojedyncza pomarańczowa. Dalia. Dalia kaktusowa. Dalia taka łososiowy kolor też. Frezja. O, zobaczcie, jak te ceny tych cebulek wyglądają. No i to już w większości cebulkowe roślinki są już wieloletnie. Ta też jest bardzo ładna dalia, kolor i ciekawy. Czosnek południowy, begonia kaskadowa, dalia, oj, też bardzo ładny kolor, babiana, begonia, dalia, anemowa, balkonowa, ta jest też balkonowa, ta też bardzo ładnie wygląda, strzępiasta begonia, dwukolorowa. Także zobaczcie, no jest w czym wybierać, bardzo duży wybór cebulek, roślin tych kwiatów cebulkowych. No jest od wyboru do koloru, tak jak w nasionach, tak samo i w cebulkach. Czosnek, też bardzo ładny kolor. Begonia kaskadowa. Także no jest bardzo duży wybór tych różnych tutaj roślinek, cebulek, kwiatów. Może też napiszecie w komentarzach, jakie wy macie pomysły na ogród, czy na przykład co jakiś czas zmieniacie sobie koncepcję ogródka kwiatowego, czy macie na przykład ogród w skrzynkach i też sobie tam co jakiś czas zmieniacie. Dziękuję.